tym materiale chciałabym Ci wyjaśnić to, z czego to wynika, że osoby, które są bardzo inteligentne, mądre życiowo, osoby, które mają rozwiniętą inteligencję emocjonalną i umiejętności interpersonalne, wchodzą w relacje toksyczne, wchodzą w relacje na przykład z osobami o profilu narcystycznym. Z czego wynika to, że decydujemy się na tego typu relacje, chociaż ona docelowo wysysa z nas energię, niszczy nas i ściąga nas w dół. Na samym początku oczywiście nikt nie ma na czole etykietki: jestem toksycznym partnerem, jestem narcyzem, wyrządzę ci krzywdę. Wprost przeciwnie, początki wyglądają baśniowo i to jest właśnie ta zmyłka, w którą większość z nas niestety wpada. Jaki mechanizm wykorzystuje taka osoba? Jest to znany w psychologii mechanizm bombardowania miłością. Z takiego mechanizmu korzystają chociażby sekty. Zauważmy, że najczęściej sekta wybiera sobie kandydata do swojego grona. Zwraca uwagę na jego niezaspokojone potrzeby, na przykład na potrzebę bliskości, intymności, bycia ważnym. I kiedy taka grupa zaprasza osoby do swojego grona, oczywiście nie ujawniając tego, że jest jakąś szkodliwą grupą, to na początku daje mu wszystko to, czego on potrzebuje, czego mu do tej pory brakowało. Daje mu bezwarunkowo, jak mu się wydaje, miłość. Zasypuje go miłością, bombarduje go miłością i on ma poczucie, że czuje się pierwszy raz w życiu tak wspaniale, że w końcu ktoś go docenia. On ma poczucie, że w końcu jest zauważony, że w końcu jest ważny, w końcu jest kochany i akceptowany w pełni. I ta sielanka trwa, póki grupa nie zauważy, że on już jest zależny od tej grupy, że się tak mocno zaangażował, że można w końcu zdjąć maski i można zacząć od tej osoby wymagać, można zacząć narzucać mu różnego rodzaju restrykcje, można go zacząć odcinać od bliskich chociażby. No i to samo się dzieje w relacji z osobą toksyczną, na przykład w relacji z osobą o profilu narcystycznym. Sam początek jest bombardowaniem miłości. Zauważ, takie osoby bardzo często mają duży problem z empatią, może nawet nie mają empatii, ale mają umiejętność czytania naszych potrzeb. One doskonale wiedzą, czego w życiu nie masz, czego ci brakuje. Są świetnymi obserwatorami, świetnie potrafią na początku słuchać, ale nie robią tego po to, żebyś ty się poczuł dla nich, przy nich dobrze, żeby tobie było lepiej, tylko robią to po to, żebyś się poczuł lepiej, żeby trudniej było ci od takiej osoby odejść. No i robią to po to, by uzyskać wszelkie ważne dla nich informacje. No i kiedy już wiedzą, czego ci brakuje, to dają ci to wszystko. I czujesz się jak w tej sekcie. Nagle masz wszystko, czego całe życie nie dostałeś. Od swoich rodziców, od swojego rodzeństwa, od swoich znajomych, od przyjaciół. W końcu ktoś pierwszy raz w życiu zobaczył twoją głębię, prawdę o tobie, dotarł tam, gdzie nigdy nikomu się nie udało dotrzeć. Czuję, że to jest porozumienie dusz, że ta osoba czyta w twoich myślach. Ona reaguje na te potrzeby, nie tylko je rozumie, ale od razu na nie reaguje. Więc jeżeli na przykład brakuje ci dotyku, to nadaje ci dotyk. Jeżeli brakuje ci atencji, to daje ci atencję. Jeżeli brakuje ci rozmowy, to daje ci rozmowę. Daje ci wszystko to, czego potrzebujesz. Jest twoim księciem z bajki na białym koniu, jest twoją księżniczką. Ale zapominamy często o tym, że mądre babki w swoich baśniach, w swoich legendach przemycały nam tam taką ważną myśl, że nie każdy książę jest księciem. Często pod pozorem właśnie takich czerwonych dzwoneczków, jakichś kokardek, tak jak w bajce o Sinobrodym, w legendzie o Sinobrodym, za tym wszystkim jest potwór, kryje się potwór, bez sumienia, bez empatii, taki, który chce po prostu z nas wyssać energię i nas zniszczyć. Ta myśl była przekazywana nam z pokolenia na pokolenie, teraz o tym trochę zapominamy i łykamy te hollywoodzkie, romantyczne komedie, w których najpierw ktoś jest najczęściej złym typem i nagle zamienia się w księcia.
częściej, zdecydowanie częściej w życiu jednak zrealizuje się ten scenariusz naszych babek. I nie chodzi o to, żebyśmy bali się ludzi, ale zwracajmy uwagę na czerwone lampki. I taką czerwoną lampką może być chociażby to, że na samym początku ktoś za szybko wchodzi z tobą w bliskość i intymność. Chce się dowiedzieć o tobie wszystkiego. Już w pierwszym tygodniu proponuje ci wspólne zamieszkanie, ślub. Czujesz, że to jest taka bratnia dusza. Jesteście tak blisko jak nigdy wcześniej. Tak nie buduje się zdrowych relacji. W normalnej relacji tempo jest trochę wolniejsze i ono nie musi wyglądać jak 1000 odcinków mody na sukces, ale jednak zdrowi ludzie, ludzie w normie najpierw się sobie przyglądają i nawet jeżeli czują motyle w brzuchu, no to chcą poznać tą drugą osobę. A jeżeli ktoś już od samego początku wciąga cię w ten swój świat i masz wrażenie, że nie masz niczego innego poza nim w tym świecie i ten związek jest od samego początku tak bardzo intensywny i głęboki, to jest tak naprawdę często czerwona lampka. Więc jeżeli miałeś takie sytuacje w życiu, że przyciągnąłeś trudnych partnerów, toksycznych partnerów, to przyjrzyj się temu, czy czasem te początki tak nie wyglądały. I zamiast na początku trochę poznać tę osobę, poobserwować, to jednak nabrałeś się na te czerwone kokardki, jak u Sinobrodego, który tak naprawdę był potworem. Więc na początku zwalniamy. To jest bardzo, bardzo ważna lekcja. Bombardowanie miłością oczywiście w pewnym momencie się kończy, tak samo jak i w tej sekcie. Kiedy partner zauważa, że jesteś od niego zależny, że jesteś już tak zaangażowany, że on może zdjąć maskę, to wtedy właśnie pokazuje swoje prawdziwe oblicze i pokazuje na przykład to, że jest bestią. Ale nam tak trudno jest uwierzyć w to, że ktoś, kto był księciem, nagle staje się bestią, bo przecież zazwyczaj w tych naszych bajkach hollywoodzkich scenariusz był odwrotny i my myślimy sobie, jak założy jakąś piękną suknię jak Bella, to go przemienię i on stanie się z powrotem moim księciem. I tak, i on od czasu do czasu będzie miał te lepsze momenty. Po co? Jemu to też jest potrzebne. To jest kolejny mechanizm, którym macie od niego uzależnić. Przez większość czasu, po tym pierwszym okresie bombardowania miłością, on będzie dla ciebie bardzo okrutny, będzie straszny, może być potworem. Ale od czasu do czasu rzuci ci jakąś nagrodę, żeby przypomnieć ci, jaki on wspaniały może być. I masz tutaj taki efekt, że myślisz sobie, że tak naprawdę on tak jest, ale przez ciebie tak się nie zachowuje. Jeżeli zasłużysz sobie na takie zachowanie, to jego postać księcia wróci. No i też cały czas trudno ci jest odpuścić jego osobę, bo wierzysz w to, że ten związek może być taki jak na początku i tęsknisz za tymi emocjami z początku, bo przecież nikt ci czegoś takiego wcześniej nie dał. Dlatego on będzie od czasu do czasu rzucać ci taką przynętę, taką nagrodę w postaci jakiegoś dobrego zachowania, w postaci przypomnienia czegoś z początku takiej relacji, po to, żeby było trudniej ci odejść. W ten sposób on cię uzależnia od siebie. To jest typowy mechanizm uzależnienia. Kara i nagroda. Przy czym kary jest o wiele więcej, ale raz na jakiś czas rzucona nagroda sprawia, że my nie jesteśmy w stanie z tego się po prostu wyrwać. I tutaj warto odwołać się do metafory kotka i myszki. Zwróć uwagę na to, że kiedy kot ściga mysz i chce po prostu ją zjeść, to on nie zabija jej od razu, tak humanitarnie, tylko robi to na raty. I po co on to robi? Kot wie, że kiedy zabija myszkę na raty, ona się stresuje i w jej organizmie, w jej ciele pojawia się hormon stresu, który sprawia, że jej mięso jest smaczniejsze. Więc żeby jego uczta była po prostu przyjemniejsza, to zabija ją, niszczy ją na raty. Nie robi tego za jednym razem. I podobnie działa taka toksyczna osoba o profilu na przykład narcystycznym. Ona niszczy cię na raty,
Od czasu do czasu nawet pokażę miłą twarz, bo w jakiś sposób, tak jak temu kotkowi, to co ona obserwuje, twoje zachowanie, twoje męki, jej to daje satysfakcję. I warto tak właśnie spojrzeć na tego typu osoby. One nie mają najczęściej empatii i im na tobie nie zależy. Im zależy tylko i wyłącznie na swojej przyjemności. I często to jest przyjemność, która będzie dla ciebie zupełnie niezrozumiała. Przyjemność obserwowania tego, że ty się męczysz, że jesteś od nich zależny, że jesteś w ich kontroli. Mam nadzieję, że świadomość tego i takie spojrzenie na taką osobę, że ona tak naprawdę jest pewnego rodzaju bestią, kimś bez sumienia, kimś, komu frajdę sprawia to, że ty się męczysz, że takie spojrzenie na nią pozwoli ci się łatwiej od niej odciąć, dlatego że z takiego związku, w którym tak naprawdę jesteś uzależniony od tej osoby, trzeba wychodzić tak jak z uzależnienia. I żeby wyjść z uzależnienia, to musisz się od tego, od czego jesteś uzależniony, odciąć. Musisz przestać to robić. Musisz odciąć źródło tego, co cię niszczy, co cię ściąga w dół. I wyobrażenie sobie tego człowieka jak takiego jednak potwora, jak bestii, spojrzenie na niego w inny sposób, zdjęcie z niego tego stroju księcia na białym koniu i zobaczenia, co jest pod tym strojem, co tam się kryje naprawdę, to nam pozwala najczęściej się dopiero uwolnić.